Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam. Ostatni odcinek z cyklu Linux i atomowy grzyb w blasku i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj zajmiemy się pulpitem Budzi, zrobię także wam podsumowanie tych paru dni, które sobie spędziłem na tych atomowych distrach. Mniej więcej podsumujemy co, gdzie i jak. Do tego, słuchajcie, znalazłem obejście a propos problemów z Nvidią, ale to jest tylko wyłącznie obejście, ono nie jest przyjemne, ale działa. Jest sprawdzone, działające. No to co, zapraszam na żywy sprzęt i miłego oglądania. Okej, podsumowanie, zaczynamy trochę od stronki internetowej, ale tylko deczko. Słuchajcie, w skład tego całego biznesu atomowego wchodzi oczywiście Fedora, Silverblue, czyli oparta na GNOME, Kinoite na KDE, Sway Atomic, czyli Tiling Manager, Waylandowskie, te trzy rzeczy są jak najbardziej. I dzisiaj mamy Budgie, dzisiaj mamy, w końcu dobrze to wymówiłem, Budgie, nie Budgie. Budgie Atomic na X11, tak nam się to tutaj prezentuje. Już nie będę wyjaśniał technologii ostrej i tak dalej, bo mówiłem o tym w poprzednich filmach, jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam do zobaczenia. Teraz tak, kwestia wyjaśnienia małej rzeczy, jeżeli chodzi o zdjęcie na Discordzie. Mianowicie ja tam wkleiłem, było 11400. 11400 było dlatego, że w tle chodził sobie Heroic, instalował 3 gierki na raz praktycznie. Pełny wynik to jest 11713, to jest chyba jeden z najwyższych wyników, jaki widziałem w ogóle w tym przypadku karty 1070, tak? Jeżeli chodzi o pulpity linuxowe, tak to mniej więcej wygląda, proszę bardzo, jest to pokazane, ogarnięte. Samego bardziej ogarniać, bo tutaj po raz kolejny pokazywać nie będę, wiadomo, że się to opiera na GNOME. To nie jest chyba najnowsza wersja Budgie, jeszcze najnowsza wyszła bodajże albo wczoraj, albo przedwczoraj, coś takiego. Raczej tutaj nie jest to zaimplementowane, chyba. Teraz tak, kwestia sterowników Nvidia. Jak widać, sterowniki Nvidia tutaj pięknie nam działają. Na serwerze x11x.org oczywiście. Z tym jest olbrzymi problem. Pokazywałem to w każdym distro, była mega jazda. W Swayu tylko nie instalowałem, bo to myślę, że to nie ma najmniejszego sensu tego robić. No i teraz tak, jeżeli chodzi o działanie tego systemu, to ja sobie tutaj pograłem w parę gierek, jest postawiony Heroic. Ja wam to teraz mniej więcej odpalimy sobie tutaj TGS, natomiast co do pokazania, jak to rozwiązać, to zrobię to pod koniec filmu. Będzie to oznaczone również w tym takim, no, w czasówce normalnej pod filmem, więc TGS. Zacznijmy od Quake'a. No i mamy, ten kto grał w Quake'a, to już wie, co tu się będzie za chwileczkę działo, tak? Tu się bardzo dużo będzie działo. Jak sobie doszedłem do tego etapu i wziąłem to i zacząłem do tego gościa po prostu strzelać rakietami wszystkim. No niestety skończyła mi się amunicja, tak? Dopiero potem wpadłem na pomysł, żeby pójść sobie tutaj do tylca troszeczkę. Pójść sobie tutaj, zrobić to tak. Nie tak, jeszcze błąd, to jest błąd. Przejść sobie tego pana po prostu naokoło, bo walenie do niego nie ma najmniejszego sensu. Tutaj się nic z tym nie zrobi. Trzeba to zrobić w ten sposób, tak? No i powiedzieć papa. I to jest temat zakończony. Dziękuję. Skończyłem pierwszą część Quake'a. Znaczy nie pierwszą część, tylko pierwszy rozdział pierwszej części, nie? Dobra, wracając do tematu distra. Distr ogólnie atomowych. Pomysł jest całkiem fajny. Trzeba od razu powiedzieć, że jeżeli macie, załóżmy, kartę Nvidia, to musicie się raczej przygotować na to, że będziecie sobie działać na nouveau, tak? Czyli na sterownikach typowo open source'owych, dlatego że używanie sterowników zamkniętych jest koszmarem. Muszę to powiedzieć, bo testowałem jeszcze czas temu i dalej mam na dysku Nitruxa. Jest to system niezmienny, oparty na Debianie do kompletu, tak? I tam Nvidia działa od kopa, po prostu nie ma najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o ogarnięcie Nvidii w takim przypadku. Ja sobie tam gram w różne gierki, jestem naprawdę mega, mega zadowolony. W przypadku Fedory zdaję sobie sprawę tutaj z takiego tematu, że tutaj działa tylko i wyłącznie open source na dzień dobry, tak? Natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby oni, deweloperzy Fedory, załączali zastrzeżone bloby i tak dalej do systemu, tylko chodzi, żeby to po prostu ogarnęli w jakiś sposób, bo naprawdę większość użytkowników Windowsa, albo powiem tak, graczy tudzież, tak, bo też graczom się będzie proponowało pewnie niezmienne systemy, bo to jest bardzo dobry pomysł, po prostu oni dostają, mogą sobie grać, używać flatpaków do kompletu, tak,
I to po prostu działa, powiem to w ten sposób, tak? Nic się nie przejmuje systemem, bo systemu się nie rusza. System dostaje aktualizację raz na jakiś czas i on po prostu działa, bo jest sprawdzony przez deweloperów Fedory, nie? W ten sposób to wygląda. Natomiast NVIDII na tym normalnie się używać nie da. Trzeba tu robić autentycznie magię Harry'ego Pottera, używać dziwnych zaklęć do kompletu. I to jest po prostu bezsens całkowity, więc to nam użytkowników NVIDII de facto wyklucza. Przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o pieski, jeżeli chodzi tutaj o Fedorkę, nie? Ja zdaję sobie sprawę także z tego, że Fedora jest nastawiona głównie na deweloperów, programistów, rzeczy kontenerowe, czyli bardziej zaawansowane niż takie gierki i tym podobne rzeczy, nie? Bo w tym się spisuje bardzo, bardzo dobrze. To jest naprawdę bardzo ładnie, bym powiedział, temat ogarnięty. Mamy tutaj tego toolboxa, mamy wiele innych także rzeczy do tego typu pracy, nie? Ogólnie sama Fedora, nie tylko Immutable, ale cała, jest głównie nastawiona na tego rodzaju pracę, czyli konteneryzację, wirtualizację. Tak jak to mówiłem przecież nieraz, że Gnomebox sobie tutaj siedzi i bardzo dobrze sobie to pracuje, tak? Czy innego rodzaju technologie typu ten QEMU, QVM, tak? W każdym razie, żeby już za dużo nie narzekać, NVIDIA da się zrobić, bo jeżeli ktoś używa normalnej Fedory, ja używałem Fedora 39 przez 8 miesięcy od listopada tamtego roku na NVIDIA 1660 Super i to po prostu działa. To po prostu działa, nie ma najmniejszych problemów czy przy aktualizacjach i tak dalej. Wszystko się fajnie, delikatnie mówiąc, ogarnia, tam nie trzeba żadnego wysiłku wkładać. Natomiast przy Immutable jest dramat. Witam w Tokio! Witamy w Tokio, tadam, tu mamy misję do wzięcia, a nie będę tam szedł, bo to takie zamknięte pomieszczenie. Przejdźmy się, zobaczycie sobie, jak to sobie tutaj pracuje. Bardziej X11, oczywiście sterowniki 550. No i jest, no okej, okay, tak, no lubi sobie to chrupnąć, ale naprawdę jest to gierka mocno zaawansowana. Ustawienia są dość wysokie, chyba jedne z najwyższych ustawione w tej chwili, bez ray tracingu, żeby nie było, bo ja tu mam 1070 tylko. No i temat sobie, bym powiedział, tutaj pracuje, nie, więc jest całkiem... Jak widać, całkiem gierka prezentuje się całkiem fajnie tutaj, działa sobie tak jak... Testowałem to bodajże na Nitruxie, nie? Działa dość podobnie, można powiedzieć, tylko tu jest X11. Tu jest, mamy X11, tak to się nam prezentuje. Też nie chcę wam zanudzać tutaj tematu, że cały czas granie i tak dalej, i tak dalej. No chrupie czasami, no ale ta grafika to już swoje lata ma. A ustawienia dałem dość wysokie, nawet bardzo. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy w Kingdomie i standardowo pokazuję ustawienia, czyli Full HD, pełny ekran, włączone FPS-y, bla bla bla. I grafika bardzo wysoki na wszystkim. Tak to standardowo nam tutaj wygląda. Kontynuacja. Od razu powiem, że trochę sobie tutaj pochodziłem po tej wsi pierwszej, po to, żeby shadery się ogólnie ogarnęły, ale nie było tragedii, tak? No, widzicie, jak to się mniej więcej zachowuje. Moim zdaniem jest deko gorzej, tak naprawdę jest deko gorzej niż na Waylandzie ze sterownikami 555, bo to czuć, że jest takie, może nie jest to szarpanie, ale nie jest to odczucie tego wszystkiego, jest, jak ja bym powiedział, jest. Działać i działa, tak? Weźcie pod uwagę też, że na takiej karcie jak ja mam, to się zjeżdża z ustawieniami na średnie, a nie na wysokie czy na bardzo wysokie. Trzeba by tu po prostu stery 555 postawić i wtedy będzie można coś ogarnąć, powiem to w ten sposób, tak? Ogólnie temat działa, bo tak jak mówię, pograłem sobie tu z godzinkę, połaziłem, jakieś takie pierdoły porobiłem, połaziłem po domach i tak dalej. Artefaktów graficznych nie ma, nic się nie przebija, bo to było kiedyś problemem, tak? Jeżeli chodzi o odpalanie gierek ostatnio, to się dziwne ekrany przebijały, białe jakieś takie migania, tutaj nic takiego nie ma, po prostu pracuje tak jak powinno. Crashy również nie ma tego grania, jak najbardziej wyjdźmy stąd całkiem. Teraz tak, zachowanie samego budzi. Popatrzcie się, ja na przykład chcę zrobić sobie screen tutaj, tak? No to odpalam budzi. Budzi screenshot, gdzie on tutaj jest? Zrzut ekranu budzi. No i to jest koniec, bo się nie dzieje nic. Nie wiem, czy tu trzeba wcisnąć coś, przycisnąć coś czy coś. W każdym razie zrzut ekranu nam tutaj na pewno nie działa. To jest X11.
Stery wam już chyba pokazywałem wcześniej, jak widać tutaj sobie teoretycznie i praktycznie pracują. Instalacja sterowników jest identyczna, jeżeli chodzi o to, co pokazywałem we wcześniejszych filmach dotyczących wersji atomowych. Czyli po pierwsze, na całkiem na zero oczywiście RPM Ostry Install, instalujemy sobie RPM Fusion Free, Non-Free. Potem musimy sobie tutaj przejechać, gdzie to jest. Oczywiście reboot, po każdej takiej rzeczy robimy reboot i tu jest olbrzymi minus tych wszystkich atomowych rzeczy. Słuchajcie, po pierwsze, zrobienie czegoś takiego trwa autentycznie wieki, nawet do 5 minut dodanie głupich, za przeproszeniem, repozytoriów. Potem trzeba zrobić restart, tak? Potem przydałoby się zainstalować sterowniki NVIDIA, tak? Co znowu trwa dokładnie tyle samo, kolejne 5 minut. Jeżeli chcecie tu dodać jakikolwiek program do systemu, będzie to trwało kolejne 5 minut. I teraz tak, jeżeli załóżmy, dodacie sobie te sterowniki NVIDIA w ten sposób, to one po pierwszym uruchomieniu, i jeszcze druga jest komenda, oczywiście jedna rzecz, najpierw robimy, instalujemy sterowniki, restart systemu, potem dodajemy taką dokładnie komendę. Teoretycznie ona robi tak zwaną blacklistę, czyli powoduje to, że sterownik nouveau otwarty się nie powinien ładować. Teoretycznie to działa za pierwszym razem. Robicie tą komendę, oczywiście to trwa znowu około 5 minut, tak, takie głupia rzecz, dodanie do gruba trwa 5 minut, bo cały system jest tutaj przebudowywany, to jest koszmar, to jest po prostu koszmarne. I teraz jak zrobimy sobie tam restart, to wstanie, autentycznie, to będzie wszystko działać. Tylko teraz tak, jeżeli znowu zrobicie restart, system już nie wstanie. To jest gwarancja tego, że nam się po prostu temat nie uruchomi. A widzicie, teraz ja tutaj działałem sobie normalnie na NVIDIA, tak? To zrobię, to postaram się zrobić to teraz przy Was. Po prostu restartuję normalnie system, tak? Mam nadzieję, że całość się uda tutaj pokazać. Do czego ja tutaj doszedłem, to jest to, że teoretycznie, popatrzcie się, ta komenda ostatnia, którą dodawałem, popatrzcie się, ile razy już tu jest to dodane, nie? Że ta komenda tutaj powoduje po dodaniu świeżym, tak, że jakimś cudem te sterowniki nouveau się blacklistują. W tej chwili, nie ruszając nic, to jest świeżo po restarcie, tu jest gwarancja, że to się po prostu w tej chwili ekran zawiesi. Albo się całkiem wyłączy, albo ten. W każdym razie system się na pewno nie załaduje. Co trzeba będzie zrobić, to zaraz Wam pokażę. No i w tej chwili ja już tutaj mam na zewnętrznym monitorze no signal, wy widzicie czarny ekran i to jest po temacie. Trzeba tutaj niestety znowu załadować w tej chwili sterowniki, znaczy zmienić graba. Ja wiem, że to jest koszmarne i dlatego mówię, że to nie jest wina sterowników NVIDIA, to jest kwestia ogarnięcia tego tutaj. One są źle blacklistowane po prostu, bo to jest dodawane chyba tylko i wyłącznie do graba. W jaki sposób to działa tylko raz, po czym ten system, nie wiem, zaczyna ignorować te wpisy tutaj, czy jak. W każdym razie, jeżeli ja to wykasuję i teraz to odpalę, system załaduje się normalnie znów. Jeżeli załaduje mi się, zaraz to zobaczycie zresztą, mam nadzieję, że to działa wszystko, że jak zobaczycie to sobie w nouveau, jeżeli to odpalimy, tak robi się syf na ekranie, ja sobie zdaję z tego sprawę, tak to tu wygląda po prostu. Jest to całkowicie temat nieogarnięty, proszę bardzo, działa, działa. I teraz, jeżeli ja zrobię tutaj taką rzecz, przy Was to zrobię, postaram się, mam nadzieję, że jakoś przyspieszę najbliżej to proces tego blacklistowania. Popatrzcie się, ja wydaję tutaj jedną komendę, tą, nic więcej nie robię, tak? W tej chwili sterowników, żeby nie było, proszę bardzo, sterowniki NVIDIA, nie ma ich, po prostu się nie załadowały. No, pokazuję pusty ekran, dziękuję, do widzenia. Teraz puścimy tą komendę tutaj, zobaczycie sobie, przynajmniej mam nadzieję, że wytrzymam cały ten proces, tak? No i jak to się już skończy, zrobimy sobie restart, zobaczycie, że te stery wstaną od kopa. To nie jest wina sterowników NVIDIA, to jest kwestia tego, że coś jest niedopracowane w RPM Ostry, jeżeli chodzi o właśnie o blacklistowanie tych całych rzeczy. Kolejna rzecz, to co się tutaj dzieje, to uruchamianie skryptów i tak dalej, to nie wiem, kurde, to jest jakiś dramat, to powinno być zdecydowanie zmienione. Ja sobie zdaję sprawę, że normalnie w tym systemie takim atomowym, tak, albo tylko do czytu, jak to się czasami często mówi,
Nie powinno się grzebać w głębokim systemie, bo to nie jest do tego. Od tego używamy kontenerów, od tego używamy jakichś tam, tak jak mówię, toolboxów i tego typu rzeczy, nie? Natomiast goły system zostawiamy w spokoju. Ale jeżeli są takie jaja, jakie są ze sterownikami, no to pogrzebać to już musimy. I każde grzebanie oznacza tu 5 minut takiego czekania. Dobra, to postaram się przyspieszyć i zobaczycie, co się będzie działo po prostu. No i jestem, proszę bardzo, nawet nie wiem ile to trwało, poszedłem sobie dotlenić płuca. Mamy restart systemu. Restart systemu. Mam nadzieję, że Grabber to przetrzyma teraz i zobaczycie sobie, jak to tutaj będzie wyglądało. Nic nie zmieniając w grabie i tak dalej, i tak dalej. A myślę, że to będzie działać, bo robię to po raz enty, powiem to tak, po każdym wyłączeniu, restarcie kompa. Trzeba tą procedurę powtórzyć, co jest po prostu wow. Ona na pewno będzie działać w innych systemach, tak? Atomowych, Fedory. Może ktoś kiedyś to poprawi. No, może ktoś kiedyś, nie? Może ktoś kiedyś, proszę bardzo. Nic nie zmieniam. Odpalam pierwszą zrobioną migawkę. Proszę bardzo. Chyba, że się mylę. Jeżeli się mylę, to teraz będę musiał to wszystko odszczekać, powiem to tak. Ale ja mam pewność, że to będzie po prostu działać, że to nam się w tej chwili odpali. Ładuje, ładuje, ładuje. Tu nie powinno być żadnych cięć, proszę bardzo. Nie to, tylko to. I tak jest zawsze. Za każdym razem trzeba taką procedurę zrobić. I to będzie chodzić, tak? No ale czy to jest użyteczne? Powiedziałem, że to jest obejście, ale tego w ten sposób się nie da normalnie używać, chyba że odpalicie kompa raz i nie będziecie go wyłączać przez miesiąc, tak? Co jest tego znowu? Tak się prezentuje, słuchajcie, prezentują wszystkie spiny Fedory atomowe. No, przydałoby się to poprawić, bo ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli się mówi o Linuxie, to ma się mieć Radeona, bo Radeon chodzi wszędzie i tak dalej. Ale naprawdę, kurde, po raz kolejny w kolejnym filmie powiem, mamy XXI wiek i to powinno być ogarnięte, tak? To nie jest kwestia tego, że to musi być, powtarzam się znowu, zaimplementowana Nvidia w tym, bo oni, tutaj deweloperzy Fedory mają swoją politykę, mają swoje podejście i swoje założenia, których się będą trzymać. Jest to w porządku, jak najbardziej, okej. Ja nie żądam, żeby w Fedorze były stery Nvidii, tak? Tylko, żeby jeżeli jest możliwość instalacji takich sterowników, to niech ktoś siądzie i to dopracuje i zobaczy, w czym jest problem, bo problem nie leży w sterownikach Nvidii. Problem leży w tym, jak to jest ogarnięte, że chodzi o blacklistowanie tutaj sterowników nouveau Tak, otwartych. Kończymy ten tak. kolejny dziwny film. Oficjalnie już zamykam temat Fedora Atomic Distros. No i co? No i tyle. Dzięki za oglądnięcia. Mam nadzieję, że iluś tam osobom się to podobało. I widzimy się w następnym filmie na kanale tutaj Świat Linuxa, nie? No, temat atomowy. Wykonaniu Fedory. Trzymajcie się ciepło, papa. Cześć.